rotondo un po'. Oh, Gigi. Ma se tu vuoi, sei un cerbiatto, lo so. Ma come fa? Oh, Gigi. Dimmelo tu. Oh, Gigi. Col tuo pallone a volare lassù. Tutta la tua classe punta su di te. Nella squadra tu sei grande re. Campione. La tua città ti chiama già. La trottola, l'allenatrice si sa che ti piace, ma lei con te no, non ci sta. Oh no! Mettiti in luce, si fa che ti audace, vedrai che poi ti noterà. Gigi però, fermati un po', alle ragazze di un po' no. Gwiazda koszykówki. Ach, jacy oni przystojni. Ktoś nas podgląda. Hej ty! Złaź natychmiast, rozumiesz? Znów co robisz? Już mnie nie ma. Stój, nie uciekaj. Na pomoc! I to się nazywa szacunek dla profesora. Złapię cię! Nie uda ci się uciec. To nieporozumienie, panie profesorze. Już ja cię znam, zatrzymaj się. Muszę się zatrzymać. Na pomoc! Nie dam rady. Ty łobuzie! O rety! Czekaj już, ja cię złapię. Jak mogłem dać się wykiwać takiemu malcowi? Nie przeżyję tego. To był przypadek. Już dalej nie mogę. Jeszcze trochę, zaraz go złapię. Dlaczego ten płotek był taki niski? Jestem rozwścieczony. Niech go ktoś zatrzyma. Robisz to nawet przy mnie? Chodź tu. Grajmy dalej, chłopaki. Powiedziałem stój. A co pan na to? Wreszcie cię mam, już mi nie uciekniesz, smarkaczu. Jak pan może używać takich słów? Dobrze wiem, co mówię, chodź. Przepraszam, że wam przeszkodziliśmy, grajcie sobie dalej. Kto to był? Nie znasz go, Steven? Owszem, nauczyciel wychowania obywatelskiego. Nie, chodzi mi o chłopca. To pewnie dzieciak z pierwszej klasy. Chłopaki, zna go któryś z was? Tak, to na pewno Gigi z pierwszej klasy. Jest znany z tego, że wszystkim dziewczynom zagląda pod sukienki. Dzięki za informację. Temu małemu udało się odebrać mi piłkę w czasie gry. Nie przejmuj się tak. Dobrze wiesz, że udało mu się to tylko przez zaskoczenie. Nie, to nieprawda. Po prostu nie dostrzegłem, że ma zamiar odebrać mi piłkę. Chłopak ma niesamowity refleks.
Czemu się tak zachowujesz? Już dziesiąty raz przyłapałem cię na tym. Oczekuję, że mi to wyjaśnisz, bo będę musiał cię wyrzucić. Powiedz coś wreszcie. Nie mam siły, trzeba będzie wezwać twoich rodziców. A co by pan zrobił, gdyby dostawał pan 20 listów od dziewczyn dziennie? Zmęczyłby się pan, odpowiadając wszystkim odmownie. No jasne. Dużo prościej wybrać jedną dziewczynę i zaręczyć się z nią. Wtedy wszyscy by się o tym dowiedzieli, rozumie pan? Dobra, ale co to ma wspólnego z naszą sprawą? Szukam dziewczyny, której bielizna najbardziej mi się spodoba. Dlatego je podglądam. Jak możesz na tej podstawie oceniać dziewczyny? Nie podobają mi się kolorowe majtki, ani te we wzorku. Tak, najśliczniejsze są śnieżno-białe majteczki. Jak mogłeś mnie zmusić, bym coś takiego powiedział? Słuchaj, naprawdę dostałeś tyle listów miłosnych? Nie chcę się chwalić, ale tak. Zwykle zaczynają pisać pod koniec pierwszej klasy, bo list napisany zbyt wcześnie może wydać się nieszczery. Dziewczyny są teraz bardzo sprytne. Dobrze, dobrze. Już wszystko zrozumiałem. Ale jeśli jeszcze raz to zrobisz, zostaniesz wyrzucony ze szkoły. Tak jest, zrozumiałem. Hej, ty! Ty jesteś Gigi, prawda? Tak, czego chcesz? Musimy porozmawiać, pójdziesz ze mną. Jasne, chętnie. Tak lubisz śpiewać? Właściwie nie, nie mam głosu. Rzeczywiście. Szatnia dla dziewcząt. Posłuchaj, Gigi, chciałbyś grać w koszykówkę? Ależ ze mnie dureń, że dałem się tak wyminąć. Przepraszamy bardzo, że tak na ciebie wpadłyśmy. Czuję się winna, że go uderzyłam. Cześć, dziewczyny. Ciao. To było straszne. Bardzo trudno znaleźć takie, jakie trzeba. Widziałeś? Żadna nie miała białych majteczek. Wszystkie były kolorowe. A najgorsze ze wszystkich były te brązowe. To prawda. Ale nasz kapitan ma pomysły. Trzeba będzie mu przystawić drabinę do kosza. Dopiero kiedy ukucnę, jestem mu równy wzrostem. Strasznie jesteś malutki. Dość tego. Uprzedzam, że mogę być niebezpieczny. Doprawdy? Kochane z ciebie maleństwo, co? Dość tego. Zaczynamy trening, chłopaki. Na czym to polega? To nic szczególnego. Wystarczy tylko trafić do kosza. Powiem ci, kapitan chce cię sprawdzić. Przykro mi, ale koszykówka mnie nie interesuje. Nie daj się prosić, Gigi. Daj mu odejść. Nasza drużyna nie potrzebuje takiego smarkata. Mam rzucić piłkę do kosza? Tak, Gigi, tylko tyle. No to cześć. Aspetta. Zaczekaj. Panna Gloria. Pani trener Gloria. Trener? Jest pani trenerką koszykówki? Oczywiście. Chodźcie, chłopcy, zaczynamy. Są białe. Jak śmiesz coś takiego robić? W ogóle skąd się wziąłeś tutaj? Nie masz prawa tu być. Kapitan drużyny docenił moje zdolności i chciał mnie sprawdzić. Co? Zostałeś przyjęty do drużyny? Tak jest. W pierwszej chwili odmówiłem, ale gdy zobaczyłem, że nosi pani białe majteczki, jestem zdecydowany na wejście do waszej drużyny. Białe majteczki? Coś takiego.
Przepraszam, Glorio. Czy to ty mu to zaproponowałeś? Tak, nie wiem jeszcze, czy się nadaje, ale jego akcje są bardzo ciekawe i zaskakujące. Właśnie w tej chwili. Dobrze, Thomas, jeśli tego chcesz, wciągnę go na listę rezerwową. O nie! Mogę być tylko normalnym zawodnikiem. Słuchaj, mały, do tego trzeba bardzo długo trenować. Tak, rozumiem. Oni wątpią w moje możliwości. Nie potrzebuję treningu, jestem urodzonym mistrzem. Co z nim zrobić? Ależ ma tupet. Przykro mi, chłopcy. Wrażenie, jakie zrobiły na mnie białe majteczki Glorii, nie wystarczy. Skoro wątpicie w mój talent, zastanowię się nad uprawianiem innej dyscypliny sportu. Może kto inny będzie miał do mnie większe zaufanie. Cześć! Papa, dziewczyny, do widzenia, do jutra. Całusy dla wszystkich pięknych pań. Do zobaczenia jutro, cześć. Jak to się dzieje, że jestem ulubieńcem całej szkoły? Z drogi. Zmykaj z drogi, mały. Ale jazda. Zejdź, zabijesz mnie. Uwaga, przeszkoda. Mam poważny problem. Przyłączyć się do drużyny czy nie? Niech kolor bielizny pomoże mi w podjęciu decyzji. Nic to nie dało, nadal nie wiem, co robić. Udało się, są białe. Jaka piękna. Fantastycznie. Jesteś dziewczyną, którą zawsze chciałem poznać. Jestem dla ciebie stworzony. Hej ty, co to znaczy? To moja narzeczona. Twoja narzeczona? Tak jest, niedługo będzie nasz ślub. Ale przecież ona jest człowiekiem, a ty psem. Miłość nie zna granic. Zostanę człowiekiem i ożenię się z nią. Grzeczny piesek, uciekaj. Co się stało? Czemu tak szczekasz? Bardzo mi przykro. Nie przejmuj się. Jestem przyzwyczajony do przejawów zazdrości. Strasznie jesteś zabawny. Idziemy, piesku. Jaka ona piękna. To właśnie jest idealna dziewczyna dla mnie. Miała białe majteczki i problem rozwiązany. Zostanę największym mistrzem koszykówki na świecie. Muszę szybko zapisać się do drużyny. Wielkie nieba, zapomniałem spytać, jak ma na imię, ale ze mnie głupek. Jak ja teraz znajdę mój ideał? Nie należy poddawać się rozpaczy. Teraz najważniejsze to zapisać się do drużyny koszykówki. Co tu robisz, Gigi? To naprawdę ty? Jasne.
Pozwól, że się przedstawię. Jestem Gigi. Cieszę się, że mogłem cię poznać. Ja mam na imię Anna. Prowadzę drużynę koszykówki w technikum. I mnie też miło cię poznać. Naprawdę? Mamy bardzo mocną drużynę. Samych mistrzów. A ty jesteś w tym zespole? No jasne, oczywiście. Tak? No to dlaczego nie byłeś na treningu, kiedy cię spotkałam? To skomplikowane. Jestem tak dobrym graczem, że innym trudno dotrzymać mi kroku. Nie dają rady. Mam indywidualne treningi. Ależ Gigi, kiedy pokazano mi listę waszych zawodników, nie było na niej twojego nazwiska. Jak to? To zupełnie niemożliwe. Proszę mi dać piłkę. Nie ma mowy, jeszcze ją zniszczysz. Pokaż mi, co potrafisz. Dobrze, tylko uważaj. Zaczynamy, kapitanie. Pani Glorio, na co czekamy? To świetna okazja, żeby się przekonać, czy rzeczywiście jest taki utalentowany. Co za wstrętny chłopak. Co ci szkodzi, Glorio? Daj mu spróbować. Jak chcesz, skoro tak nalegacie, niech gra. Nie widać go nawet zza ich nóg. Uważaj, bo cię zadepczą. Pora im pokazać. Dosyć tego biegania, teraz uważaj. Co wy wyprawiacie z tą piłką? Niesamowite. Błąd kroków. Przepraszam, a co to takiego? Zasady gry, lekcja numer jeden. Uwaga, wyjaśniam, na czym polega to przewinienie. Trzymam piłkę i robię jeden, dwa, trzy kroki. Nie mogę ich zrobić więcej niż trzy. Bo wtedy liczy się to jako przewinienie. Nic mnie to nie obchodzi. Gigi? Tak? Strzeliłeś kosza własnej drużynie. Jestem naprawdę głupi. Nigdy nie zapamiętam tych wszystkich reguł. Wstrętny chłopak. Jestem naprawdę nieszczęśliwy. Dosyć tego. Widzicie, ma białe majteczki, więc miałem rację, że postanowiłem grać w waszej drużynie. Jak śmiesz zawstydzać Annę przy całej drużynie? Pożałujesz tego. Fantastycznie, prawdziwy talent. Ale rzut. Biedactwo.
Biedny Gigi. Zrobiłeś sobie krzywdę? Odpowiedz. Co ci jest? Nie martw się, Anno. Jestem silny. Nic mi nie jest. Cześć!